Podstawowa rzecz, jaką obserwuję, to oczywiście rozwój technologii elektroniki. Wiele osób próbuje samemu coś sobie dorzucić, wgrać jakiś nowy soft, jakąś modyfikację. I to czasami się kończy źle. Proszę pamiętać, że wiele programów, wiele jakby urządzeń, które próbują się łączyć z naszym samochodem, to są rzeczy nielegalne. W tych nielegalnych rzeczach jest sporo błędów i znam przypadki wykasowania na przykład sterownika lub uszkodzenia sterownika przez podanie napięcia na niewłaściwy pin. Więc to odradzam. Natomiast cała masa rzeczy, które możemy robić sami, to oczywiście przegląd. Kiedyś normalne było, że nasi dziadkowie, zanim wyruszyli 5 km do sklepu, to robili przegląd. Sprawdzamy oleje. Nowe samochody lubią olej i to jest normalna rzecz. Wiele osób przyjeżdża z takim minimalnym stanem albo krytycznym stanem oleju, więc sprawdzać olej, wymieniać filtry powietrza, filtry kabiny. Olej też możemy sami wymieniać i to proponuję robić częściej niż to wynika z instrukcji obsługi, szczególnie w sytuacji, gdy jeździmy po mieście. To służy naszemu samochodowi, żeby ten olej częściej zmieniać. Na pewno wiele rzeczy możemy pokusić się, żeby zdiagnozować w naszym samochodzie. Już dzisiaj nie ma to żadnej tajemnicy. Pokazujemy wręcz, jak co można zrobić. I to myślę jest w tą stronę. Co do fachowców, wybrać swojego zaufanego i na pewno zlecać każdy drobiazg. Jeżeli przeoczymy w nowych samochodach, to jak przeoczymy coś, jakieś małe symptomy, no to potem się okazuje, że mamy duże problemy i to finansowe również.